Zapraszamy na salon, poproszę. Chodź. Ej, to jest rzeczywiście spory salon. Dobrze macie ten dom. Dom Kasi i Rafała jest naprawdę śliczny. Ja już się prosi o to, żeby go wypełnić całego kwiatami. Przedstawię ci jeszcze syna mojego, Oliwiera. Cześć. Magda jestem. Bardzo mi miło. Ale macie tutaj miejsca. Jest miejsce na kwiaty. Zresztą całkiem sobie radzisz. Myślałam, że nie będziesz miała ani jednego, ale widzę, że tutaj... Tak, trochę jest tych kwiatów, ale wiesz, na przykład mam Jukę. Ona właściwie stoi tutaj miesiąc i jest w stanie fatalnym, tak? Ten pióropusz teraz Podupadł. Jest właściwie trzy razy mniejszy niż na początku. Paprotka też troszeczkę się chyli nad grobem. No właśnie, to chyba nie jest dla niej dobre miejsce. No nie jest dobrze. Każda roślina powoli marnieje. Trzeba to jakoś powstrzymać. To jest... Opowiedz mi, mój co tu się wydarzyło. To jest... O, rany. Nie pokazuj. Niechcący, przepraszam. A to tak nie powinno być? Ale... Kasia ma dużo roślin i już wiem, w czym tkwi problem, ale coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. To spójrz. Ja potrzebuję cię do tego. Aha. Do tego? Tak jest. Stan deweloperski zamknięty. Rozumiem. Parę lat temu zachorowałam na ogrody wertykalne, te wiszące kwiaty. Mm-hmm. Takie czy z sufitu, czy z parapetów. I tak mi się marzy właśnie, żeby to tak było, wiesz, ja tutaj sobie wchodzę, a to tak wokół zielono. Tam na tych haczykach wisiał bluszcz. I on sobie nie dał rady. Robiłam trzy podejścia. I za każdym razem nic z tego. Doceniam starania Kasi, ale trochę mi szkoda tych roślin. O nie. Kasia, tego to ci już nie wybaczę. No, wygląda biednie. Te dwa kwiatki są ze mną dwa tygodnie. Dwa tygodnie? No, trzeba mieć talent, żeby coś zamordować tak szybko. Tu też jakiś umarlak. Co się dzieje z tym Beniaminkiem? Kupiłam go chyba dwa miesiące temu. I właściwie ponad połowa liści już została wyrzucona do kosza. Dobrze, że tu dotarłam, zanim te rośliny wylądowały na śmietniku.